Dzień dobry. Krótki film instruktażowy, jak jeździmy na sportowym trajku. Tutaj mam model trajka sportowego, model T10. To oznacza, że 10-calowe koła, który ma hamulce bębnowe, jest bardzo fajny, ramę ma heksagonalną i polecam ten model absolutnie. Otóż jazdę na trajku zaczynamy od ustawienia kierownicy i dobrze mieć ustawione klamki hamulcowe lekko do dołu, tak jak tutaj widać, nie? Postawione. Wysokość kierownicy, proszę zobaczyć, jak ja stanę. Należy sobie ustawić tak, żeby mniej więcej na wysokości, przepraszam, spornik był na wysokości pępka, może troszkę poniżej. Ponieważ jak będziemy jeździli na podjazdach, o zobaczcie, to należy pochylić się wtedy w ten sposób. Najlepiej naukę jazdy zrobić od, czyli jak mamy ustawioną kierownicę i naukę jazdy najlepiej rozpocząć od lekkiego odepchnięcia się nogą. Proszę zobaczyć. Kręcimy kierownicą prawo, lewo, prawo, lewo. Proszę zauważyć, że mam cały czas pochyloną sylwetkę nad kierownicą. Nie robimy nic, tylko kręcimy kierownicą prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Następnie, jeszcze ważna uwaga, jeżeli kręcimy kierownicę, to mamy ciężar ciała pochylony na kierownicę. Proszę zobaczyć, w ten sposób. Ja tak jak ja tutaj robię. I sylwetka jest prościutka. Sylwetka jest bardzo prosta. Nie robimy tak nie wolno, ani nie odchylamy pupy do tyłu, bo zobaczcie, co się dzieje. Unosi się kierownica, a tego nie chcemy. Czyli możemy się odepchnąć lekko nogą i kręcimy kierownicą prawo, lewo, prawo, lewo. Następnym etapem jest pochylenie kierownicy w stronę skrętu. I należy pamiętać, że głowa idzie za kierownicą, czyli głowa idzie w lewo i w lewo skręcamy. Głowa idzie w prawo i w prawo skręcamy. Następnym etapem, to jest bardzo krótki film instruktażowy, to jest bardzo short nauka. Następnym etapem jest nacisk zewnętrznej ręki na kierownicę i lekko nacisk zewnętrznej nogi na platformę, ale w momencie, kiedy trajk jest pochylony. Proszę zobaczyć, prawa, lewa, ja zaczynam go teraz pochylać, coraz bardziej. Pochylam, pochylam. Tak to wygląda, czyli powtarzamy jeszcze raz. Ciężar ciała na kierownicy, mamy prostą sylwetkę i kręcimy kierownicą prawo, lewo, nie odchylając pupy do tyłu, cały czas stoimy spokojnie. Później do tego dołączamy lekkie pochylenie trajka w stronę skrętu, a później dołączamy pracę zewnętrznej ręki, zewnętrznej nogi z pochyleniem. Proste? Tak się wydaje, ale średnio statystycznie godzina czasu zajmuje nauczenie się jazdy na trajku. Później już tylko ćwiczymy, bawimy się i bardzo ważna rzecz, trenujemy siłę i trenujemy wytrzymałość, no i gubimy kilogramy. Bardzo prosto, bardzo łatwo i bardzo przysympatycznie. To trzymajcie się, wszystkiego dobrego, bawcie się, trenujcie i ćwiczcie na trajku sportowym. Pozdrawiam!